Jesteś zmęczona? Nie, rozmyślam. Myślisz, że nadszedł już czas? Co zrobimy? Nie obawiaj się, wszystko będzie dobrze. Bóg pozwala znaleźć schronienie zwierzęciu, które rodzi. Myślisz, że nie zrobi tego dla swojego Mesjasza? Ufamy Mu, prawda? Zawsze Mu ufamy. Im większe jest doświadczenie, tym bardziej ufajmy. Jak dwoje dzieci, włóżmy ręce w dłoń Ojca. On nas poprowadzi. Zobacz, jak nas prowadził do tej pory z miłością. Żaden ojciec, nawet najlepszy, nie okazałby nam więcej troskliwości. Jesteśmy Jego dziećmi i sługami. Wypełniamy Jego wolę. Nic złego nie może się wydarzyć. Bóg jest z nami. Błogosławiona, jesteś słońcem dla mojego ducha. Błogosławiona, bo umiesz zobaczyć wszystko w świetle łaski, której jesteś pełna. Zaczekaj. Po to gdzie idzie. Nie wiem, czy znajdziecie tam mieszkanie. Znacie to miejsce? Niezbyt dobrze. Wobec tego pokażę ci. Z powodu nie. Szukajcie gospody. Będzie pełna. Jest na placu, tym największym. Główna droga was tam zaprowadzi. Nie możecie zabłądzić. Jeżeli niczego nie znajdziecie w niej, ani w innych domach, idźcie na tył gospody, w stronę pól. Tam na zboczu są stajnie. Służą one nieraz przybyłym do Jerozolimy kupcom, do umieszczania tam zwierząt, dla których nie było miejsca w gospodzie. To stajnie w zboczu, więc one są zimne, wilgotne i bez drzwi. No ale zawsze jest to jakieś schronienie, no bo niewiasta nie może zostać na drodze. Może tam znajdziecie miejsce i siano do spania dla osła. No i niech Bóg wam towarzyszy. Niech Bóg da ci radość. Pokój niech będzie z tobą. Czarta niewoli, nieszczęsny Adama plemię, gdy lisy mają swe jamy i ptaki swoje gniazdeczka, dla ciebie brakło gospody. Tyś musiał szukać z żółweczka, a dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy, bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. Maryjo.
Grota jest wolna i nie ma tu nikogo. Ale ludzie spali. Lepsze to niż nic. Teraz odpoczniesz. Wydajesz mi się taka zmęczona. Nie, Józefie. Myślę, że to właśnie czas się zbliża. Boże miłosierny, co zrobimy? Nie bój się, Józefie. Widzisz, ja jestem spokojna. Ale bardzo cierpisz. O nie, przepełnia mnie radość. Radość tak wielka, tak silna, tak piękna i niepohamowana, że serce bije mi bardzo mocno i mówi mi, on się rodzi, on się rodzi. Mówi mi to za każdym uderzeniem. To mój maleńki puka do mego serca i mówi mi, mamo, jestem tu, żeby dać ci pocałunek Boga. O co to za radość, mój Józefie? Prześpij się teraz, a ja przypilnuję, żeby ogień nie zgasł. Na szczęście jest drewno. Miejmy nadzieję, że będzie się długo paliło. Oszczędzę oliwy w lampie. Ale będzie ci zimno. Nie, Mario. Usiądę przy ogniu. Postaraj się wypocząć. Jutro będzie lepiej. Nie śpisz, Maryjo? Modlę się. Czy ci czegoś potrzeba? Nie, Józefie. Postaraj się zasnąć. Wypocząć przynajmniej. Spróbuję, ale modlitwa mnie nie męczy. Podejdź, Józefie. Pan mi śmiał barana.
choć ofiarujemy Jezusa Ojcu. Oto jestem. W Jego imieniu, o Boże, mówię Ci te słowa. Oto jestem, żeby pełnić Twoją wolę. A wraz z Nim ja, Maria i Józef, mój małżonek. Oto Twoi słudzy, Panie. Spraw, żebyśmy w każdej godzinie i w każdym momencie życia pełnili Twoją wolę dla Twojej chwały i z miłości do Ciebie. Weź go, Józefie. Ja? Mnie je dajesz? Nie jestem godzien. Jesteś bardzo godny i nie ma godniejszego od Ciebie. Dlatego Ciebie wybrał Najwyższy. Weź go i potrzymaj, Józefie. Ja zaś poszukam ubranka. O Boże, Panie mój. Gdzie go teraz położymy? Poczekaj. Ściągniemy tamto siano i położymy go tutaj, w żłobie. Jego wystający brzeg będzie osłoną od wiatru, a z siana zrobimy poduszkę. Teraz potrzeba tylko przykrycia, żeby siano nie kło i żeby go okryć. Weź mój płaszcz. Będzie ci zimno. Nie szkodzi. Derka jest zbyt szorstka, a płaszcz jest miękki i ciepły. Mnie wcale nie jest zimno, koń już nie cierpi.
tak mi wisisz. Wszystko mnie już boli. Ale jestem zmęczony. Idę spać. Ja też. Obudźcie mnie rano. Ja też idę spać. Ale nie mi tak dzień. Tak, przypilnie obiad. Może ty teraz pilny myślisz. Dobrze. To wypoczywajcie, później mnie zmienicie. Kurwa, ja 6 stycznia przychodzę do stajenki. Popatrzcie, jak to trzymałam. No nie tak, śpiesz, 6 stycznia doszli. Oczywiście musimy 2 tygodnie na nich czekać. Co się stało? Ty czego się tak boisz, mam? I widzisz, że powietrze jest spokojne? Nigdy nie widziałeś blasku księżyca. Zobaczysz jeszcze inne rzeczy. Pewnej nocy ujrzałem takie światło, że pomyślałem, iż to Eliasz powraca z tym ognistym zaprzęgiem. Całe niebo płonęło. No, pewien starzec powiedział mi, coś wielkiego dzieje się na świecie. Było to dla nas zapowiedzią nieszczęścia, bo przyszli żołnierze z Rzymu. O, pożyjesz jeszcze, to zobaczysz. O! Cóż mu się stało? Nie wiem. I jutro go odeślę do domu. Nie chcę tu mieć jakiegoś wariata do pilnowania owiec. Nie, nie. Chodźmy sprawdzić, zanim osądzimy. Weźcie kije, może tam jest niebezpieczne zwierzę. Albo nic. Tam, nad tamtym drzewem. Zobaczcie, jakie światło się zbliża. Jakie piękne. Ja widzę tylko nieco silniejszy blask. Ja też. Nie, nie, ja widzę jakby postać. To anioł. Zobaczcie, jak wstępuje i zbliża się. Na ziemię, na kolana przydawał. Nie lękajcie się. Nie zwiastuje nieszczęścia. Ogłaszam wam radosną nowinę dla ludu izraelskiego i dla wszystkich narodów ziemi. Dzisiaj w mieście Dawida narodził się Zbawiciel, który jest Chrystusem, Panem. Poznacie go po takich znakach. W jednej stajni za Betlejem znajdziecie owinięte w pieluszki dziecię, położone żłoby na zwierząt. W mieście Dawida bowiem nie było miejsca dla Mesjasza. Przychodzi dzień na noc jasno.